Trochę się zmieniło. Od kiedy to byłeś ostatnio? 3 lata temu? 4? Powstały nowe wiaty. Fajne. Tak mi się wydaje, że to z tych wszystkich miejsc, które mamy, to najfajniejsze. Bo Zbychu ma najbliżej. No to między innymi dlatego. Jesteśmy w Barnimiu. Nigdy nie pamiętam, jaka jest data. Jaka dzisiaj jest data? 18 lutego 2022 roku. Przyjechała trójka, pierwszy obóz rozstawiony, czyli Adaś. Przyjechał ze mną z Torunia i Zbychu dojechał do nas ze Szczecina. Hej. Cześć. Tak. 18 jest. 18. 13.20. 13.20. No i czekamy teraz na resztę. Mamy obóz rozstawiony. Mamy dylematy, czy rozpalać ogień, czy nie. Mamy taką cichą nadzieję, że oni przyjadą w deszczu, będą rozstawiali w deszczu. Tak jest. Tak, przyjechaliśmy, było w ogóle piękne słońce. Chociaż prognozy były takie, o, straszliwe. Co tam gdzieś tam cały czas słońce się przebija za chmurami. Piękne osiedle domków jednorodzinnych tarczy. Tak jest. Podjęliśmy decyzję, że rozpalamy jednak ognisko, bo zrobiło się chłodno. Przyjechali jacyś tutaj Niemcy znajomi, którzy byli już parę lat temu i rozpalili sobie ognisko obok, ale oni tylko na krótko, bo nie mają sprzętu do biwakowania. No i my też. Jeszcze nikt nie przyjechał poza nami, także cały czas pozostajemy w składzie trzech. Co to będzie? To przepraszam. Będzie stos ofiarny. Ładnie. Ale to z ciebie będzie ta ofiara. O, jak miło, dziękuję. Adam, nie tędy droga. To jest asana, powitanie ognia. Wielki Torunie, rozpalaj. Dałeś. Łukaszku, ty się ładnie przywitaj, bo przyjechałeś spóźniony. No. A my tu już siedzimy wszyscy. No i co, nie w kupnego nie przywiozłem? Przywiozłeś, piękne kieliszki przywiozłeś, no. To po pierwsze pimo, po drugie piwo przywiozłem. Po trzecie pimo, wino przywiozłem. No na cicho się po prostu to napierdalać. Zbychu, powiem ci szczerze, bardzo ładne to ognisko jest. Jak? Dziad się zerwał? Dobrze, jest, szumi w koronach. Na szczęście u nas troszeczkę mniej. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej.
drugi dzień, cała noc za nami. Ciężka sprawa jest z tym nagrywaniem, bo bez tego mikrofonu w tym wietrze nie da się ani słowa nagrać, więc będą same obrazy. Byłem na spacerze, porobiłem trochę zdjęć, popilmowałem. Dojechał do nas Tomek z Kostrzą, a chłopacy pojechali gdzieś na jakąś dalszą wycieczkę, z Bychu i wywiózł do lasu. Jadąc po drodze, cztery drzewa przerąbali, bo już zdążyły się od wczoraj zwalić. No i znak pokazujący skręt na parking również leży na ziemi, uległ wypadkowi. Mam nadzieję, że kolejna noc będzie bardziej spokojna, bo nie powiedziałem, w nocy Zbychu odleciał ze swoim, właściwie nad ranem już było jasno, odleciał swoją plandeką, a Adam odleciał wieczorem i spał w aucie. No, namiot na szczęście ocalał. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Twarde, że wziąć coś do smarowania takiego właśnie margarynowanego. Wiesz, dowoli jakoś. Nie, to nie moja. No i kończy nam się biwak. Trochę się zamyka klamrą, bo się trochę rozpogadza, wiatr ucichł na zakończenie i tak też było na początku biwaku. Pakujemy się już do aut. Tutaj Tomaszek pięknie wszystko sprząta. Prawda, Tomaszku? Słucham? Nie, Tomaszek został strażakiem. Zagasza ogień, tu pełne bezpieczeństwo BHP. No ale biwak udany. Co prawda trochę strat w sprzęcie było. Trochę strach było chodzić po lesie w tym wietrze, jak się przewalały drzewa. Ale się było fajnie spotkać i porozmawiać. Super miejsce, super przyroda. Ja byłem na wycieczce w Grabowym Jarze, także bardzo jestem zadowolony z wyjazdu. I czekam na następny. Jacek, grzybów szukasz? No przybi śniegi, to chyba w zeszłym roku można było liczyć gdzie niegdzie, pamiętam. To taka piękna tragedia. To ten powiesz Kasi, że to nasze obozowisko było. A cóż to za tajemnicze miejsce, tak gustownie obudowane drewnem. Jaki Wersal. Polski Ład wkroczył do lasów. Przepięknie.